podcast serii WarNews.pl oraz Zła Ambasada. Geopolityka, militaria, konflikty. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś moim i Państwa gościem Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa. Witam Cię serdecznie, Mariuszu. Witam Ciebie, witam naszych widzów. Mariuszu, przyznasz, że ostatnie godziny to szereg dobrych informacji dla strony ukraińskiej. Coraz więcej zachodnich sojuszników Ukrainy ogłasza kolejne pakiety wsparcia. My byśmy chcieli z Tobą porozmawiać na temat jednego pakietu, który nas zaciekawił, a mianowicie pakietu szwedzkiego. Szwedzi ogłosili dostarczenie na Ukrainę sprzętu, o którym się głośno mówiło. Mówimy o armatochaubicach Archer i bojowych wozach piechoty CV-90. Co to jest za sprzęt i jak on może wpłynąć na działania wojenne na Ukrainie? To prawda, że... Zacznijmy od Archerów, może tak. To prawda, że o Archerach pojawiało się już trochę takich półoficjalnych informacji, że mogą być w ramach pakietów, i to było już od iluś tam tygodni, że mogą być przekazane stronie ukraińskiej. Tutaj nawet, bo miałam możliwość zapytania samych Szwedów o ten temat wojskowych, raczej byli sceptyczni co do tego, bo powód jest prozaiczny, ale i ważny z perspektywy Szwecji i ich sił zbrojnych. Po prostu tych systemów jest bardzo mało wyprodukowanych i biorąc pod uwagę, że w praktyce Szwecja, ogromny kraj, ale w ostatnich dekadach mocno rozbrojony, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Archer to jest dla nich jedyny kaliber 155 mm, czyli mówiąc krótko, wycofali haubice holowane, zostali z Archerem, na początku w ogóle zamówili 24 egzemplarze tych haubic, więc to jest po prostu z naszej perspektywy jeden dywizjon na ogromną Szwecję, tak samo na ich potrzeby. Później domówiono kolejny dywizjon, więc mówimy o cirka około 50 egzemplarzach tych haubic. Nie udało się tego sprzedać za granicę, co nie znaczy, że to jest rozwiązanie jakieś wadliwe, kłopotliwe. Miało oczywiście, jak przy każdym nowym systemie, swoje takie problemy wieku dziecięcego. Rozmawiamy o sprzęcie, który był rozwijany blisko dwie dekady temu, ale jest bardzo ciekawy, bo jest osadzony, jak to trochę w takim szwedzkim stylu, nawet nie można tego nazwać ciężarówki, to jest Wszędołaz marki Volvo. Jak ktoś, a na pewno jeździmy po Polsce, widzimy, budują się drogi, to często widzimy takie wywrotki, czyli bardzo terenowe podwozie. I na tym osadzono w pełni zautomatyzowaną haubicę 155 mm. Ona jest nawet o tyle ciekawa, że strzelanie z niej odbywa się z samej kabiny opancerzonej, ale też pod tym względem, że na potrzeby transportu lufa, że tak powiem, jest chowana. Dzięki temu jest bardziej zabezpieczona przed takimi uszkodzeniami mechanicznymi, a po drugie samo to działo, sam ten pojazd, który waży ponad 30 ton i jest długości prawie 15 metrów, dzięki temu skracamy długość tego całego zestawu o 1 metr. No to ma znaczenie z perspektywy nawet tych szwedzkich wymagań pod ten sprzęt, gdzie Szwecja to w dużej mierze, na pewno i autostrada, ale też i wszelkie maści nieużytki, więc połączenie tego Wszędołaza marki Volvo z haubicą 155 mm zautomatyzowaną w pełni, wyposażoną, mającą możliwości strzelania na odległość 40 km pociskami także zwanymi inteligentnymi, jak na przykład pociski bonus, czyli możliwość zwalczania choćby i broni pancernej przeciwnika. No i wiele takich ciekawostek, oczywiście system kierowania ogniem. Taką ciekawostkę powiem, że jak Szwedzi opracowywali tą haubicę, a w zasadzie armatochaubicę, poprawniej tak byśmy to określali, to patrząc na to, co udało im się uzyskać, według ich ocen jeden Archer to jest 6 tradycyjnych haubic, jakie wykorzystywali, bo to jest i większa szybkostrzelność, i większa donośność, większa precyzja, więc być może z tej perspektywy świata trochę bezpieczniejszego, szczególnie przed 2014 rokiem, gdzie wszyscy zakładaliśmy, a przynajmniej większość, bo pewnie wielu naszych widzów powie, nie, Rosja zawsze była tym przeciwnikiem, ale co do zasady wielu decydentów zakładało, że
taki konflikt zbrojny w Europie nie będzie miał miejsca, no to być może te 24 Archery w tym przeliczeniu razy 6 z perspektywy takich Szwedów być może okazywało, dla nich było to wystarczające. No i no moim zdaniem jest to przełamanie istotne, nawet to, o czym mówiłem, że jeszcze całkiem niedawno miałem okazję rozmawiać z oficerem szwedzkich sił zbrojnych i on mówił, no mamy ich tak mało, że to raczej nic z tego nie będzie, a tutaj ewidentnie widać, że tak nawiążę do początku twojej wypowiedzi, że Zachód się całkiem mocno spręża i nie chodzi tylko o Stany Zjednoczone, ale istotny pakiet pod względem wartości, wręcz skokowo większy, przeznaczyć ma Finlandia. I to byś powinniśmy połączyć też z wizytą szefa CIA w Kijowie, z tymi zapowiedziami, że Rosjanie coś w tej kampanii 2023 roku będą chcieli coś ofensywnego pokazać. I wydaje się, że przedstawiciele, głowy państw, decydenci wielu państw Europy zobaczyli, powiedzmy to tak kolokwialnie, pewne kwity, coś im zostało pokazane i jest ten wysyp, no tak można powiedzieć, patrząc na to, co było dotychczas, wysyp całkiem naprawdę dużych pakietów. Oczywiście nie odbywa się to bez no głównie mam na myśli oczywiście czołgi Leopard 2, bez takiej moim zdaniem zbędnej dyskusji, czy mamy prawo, czy możemy przekazać. To głównie chodzi tu o stanowisko Berlina. Ja jeszcze cię dopytam w stosunku do Archerów, bo Zachód już wysłał kilka swoich jednostek tego typu. Mamy Cezary, mamy Kraby, mamy Paladyny. Jak Archer na tle tego sprzętu, który już jest na Ukrainie, się prezentuje? To możemy mówić, że to jest jedna z nowocześniejszych jednostek, czy gdzieś tam między tymi francuskimi Cezarami czy naszymi Krabami, gdzie możemy ją usatołowić, tak? Nie, no powinniśmy ją umieścić, może nie powiem, że na samym szczycie, bo sam sprzęt tu, to jest, jego skuteczność jest uzależniona od wielu czynników. No choćby taka haubica bez amunicji i informacji, gdzie ma strzelać, będzie tylko pojazdem, który będzie stał gdzieś zamaskowany w lesie. Natomiast to, o czym ja już wspomniałem, czyli pełna automatyzacja. Szwedzi zakładają, że w takich warunkach minimalnych obsługa działa to jest dwóch ludzi. Kierowca i celowniczy. Wszystko jest ucyfrowione, zinformatyzowane. Oczywiście oni muszą otrzymać informacje, gdzie te cele się znajdują, jak ustawić te nastawy, ale tu widzimy tą różnicę, bo nasi widzowie, a z pewnością są to ludzie, którzy obserwują ten konflikt, jeśli oglądali, jak wygląda obsługa Cezara, że po prostu tam jest potrzebna praca człowieka. Nawet jeżeli podajnik załaduje najcięższy pocisk, to bardzo często na przykład ładunek miotający musimy już załadować ręcznie. No mówiąc krótko, tam potrzeba kilku osób, które w trakcie wykonywania zadania muszą się, że tak powiem, kolokwialnie kręcić. Więc jak spojrzymy i ktoś szuka takiego systemu, który można by nazwać naprawdę bardzo nowoczesny, no to o czym powiedziałem, w pełni zautomatyzowany Archer, moim zdaniem, biorąc pod uwagę też warunki tego pola walki, tak, gdzie ten sprzęt, nawet jeżeli Archer jest kołowy, ale to o czym powiedziałem, osadzony na przemyślanym podwoziu, nie po prostu strzelająca ciężarówka, nie po prostu zmilitaryzowana samochód ciężarowy, który być może w innych wersjach przewozi po drogach jakąś logistykę. Tutaj rozmawiamy o wozie kołowym, który powstał po to, by poruszać się w trudnym terenie. Szwedzi opracowali sobie taką rodzinę pojazdów no z myślą o gospodarce cywilnej, o której tu mówiłem, drogi i tak dalej. Ale no i tu został wykorzystany między innymi właśnie w ramach tego systemu ogniowego Archer, ale i co ciekawe, producent oferuje te pojazdy też jako takie wsparcie logistyczne do przewożenia kontenerów. Marcinie, to przejdźmy zatem do kolejnego pojazdu dość ciekawego, który na Ukrainę w najbliższym czasie trafi. Jak wiemy, Amerykanie już zadeklarowali, trwa już de facto szkolenie załóg ukraińskich na Bradleyach, ale Szwedzi postanowili wysłać 50 bojowych wozów piechoty CV-90. Wiemy, że tych CV-90 są różne wersje, ale z tego, co ja przynajmniej doczytałem, mają być to te wersje z armatą automatyczną Boforsa.
Jaki to jest typ pojazdu, jak właśnie on przedstawia się na tle już dostępnych na Ukrainie zachodnich bojowych wozów piechoty? No, tych zachodnich bojowych wozów piechoty w Ukrainie w zasadzie no, nie zobaczymy, tak? Bo dotychczas była ta polityka. Ewidentnie widzimy, że takie narastanie też tych zgód Zachodu co do dostaw kolejnego nie tylko rodzajów, ale i typów sprzętu, no bo dotychczas w dużej mierze tą pomoc Zachodu, oczywiście pomijając ten sprzęt posowiecki, no to w dużej mierze dotyczyło to transporterów opancerzonych w bardzo dużych liczbach, choćby M113, czy pojazdów opancerzonych, MRAP-ów, czy których dzisiaj, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, też w Wielkiej Brytanii jest całkiem dużo, no bo to jest taki spadek po tych konfliktach asymetrycznych, po tych patrolach na drogach w Afganistanie, w Iraku, czyli bardzo specyficznym typie pojazdu, ale jednak dającym pewną ochronę, uzbrojonym w wielkokalibrowy karabin maszynowy, najczęściej kalibr 12,7 mm, ale to już pokazuje, że na przykład przy walce na pewnych dystansach, co też było widoczne w Chersoniu, no trudno z tym karabinem 12,7 mm sprostać nawet i BMP-2, który ma tą armatę 30 mm. Chodzi tutaj po prostu też o zasięgi, możliwości pocisku, który zapewniają, nie wspominając też o możliwościach choćby penetracji pancerza. Więc dostawa tych BWP-ów, Bradley, Marder niemiecki, no teraz ten CV-90, no to taki podstawowy wyróżnik, no to na pewno jest to wóz nowego pokolenia, bo to jest, jak sama nazwa wskazuje, pojazd opracowywany z myślą o latach 90. Ich powstało sporo wersji, także kilka wersji wykorzystywanych w ramach tej grupy bojowy wóz piechoty wykorzystywanych jest w Szwecji, bo tutaj myślę, że na tych pojazdach się skupmy, bo trzeba podkreślić, że tak jak mówiłem, Archer nie został kupiony przez inne państwa, o tyle CV-90 bardzo się rozpowszechnił w Europie. Tu moglibyśmy wymieniać od Finlandii, Norwegii, Danii, Holandii, po Szwajcarię i pewnie jeszcze kogoś pominąłem, więc to ewidentnie pokazuje, że tutaj sukces eksportowy został odniesiony. No i co na przykład ten wóz wyróżnia? No to tu wspomniana na pewno armata, bo to jest Bofors kalibru 40 mm, więc jeśli weźmiemy pod uwagę kaliber armaty Bradleya czy Mardera, no ewidentnie widzimy, że tu Szwedzi zastosowali oczywiście z różnych powodów swoje uzbrojenie, ale pod względem tego kalibru jest to najwyższy kaliber. Wóz typowo, to jest trzyosobowa załoga, 8 ludzi desantu. Masa nie jest aż taka najwyższa, bo oczywiście w zależności od wersji, ale można założyć w granicach 25 ton. Takie podstawowe przyrządy celownicze. Ta wersja podstawowa nie ma na przykład tego oddzielnego przyrządu dla dowódcy, co byłoby może oczekiwane, ale jest już termowizor u celowniczego, działonowego. Więc ja taką ciekawostkę podam, bo Szwedzi na bazie tego pojazdu opracowali też pojazd przeciwlotniczy. Czyli mówiąc krótko, ich jest niewiele, jak dobrze pamiętam, w granicach 20, ale to trochę pokazało. On jest bardzo podobny do bojowego wozu piechoty. Wyróżnia się tym, że na wieżyczce ma taką kopułę, osłonę małego radaru, no bo skądś musi wiedzieć, gdzie są gdzie jest ten przeciwnik w powietrzu, więc to jest taka ciekawostka. Powstało wiele wersji tego pojazdu. Tutaj Szwedzi mówią o bojowym wozie piechoty, ale przydałoby się dostarczyć też i bardziej rozbudowane na przykład wozy dowodzenia, wozy wsparcia inżynieryjnego, czyli mówiąc krótko, trochę tak zbudować pewien system. Armata 40 mm posiada też pocisk podkalibrowy, co może być ważne z perspektywy walki właśnie z tymi rosyjskimi, szczególnie tym lżej opancerzonym sprzętem, bojowy wóz piechoty, na przykład BMP-2 podstawowy u przeciwnika. I to nie są jakieś małe możliwości, bo jak sobie pozwoliłem zerknąć nawet przed naszą rozmową, bo wszystkiego nie mam w głowie i nie po to zresztą nie ma sensu sobie wszystkiego wbijać, ale to jest w granicach 120 przebijalność pancerza na poziomie 120 mm, więc naprawdę w
miarę dobrych warunkach, oczywiście nie przy prowadzeniu ognia na wprost w te najbardziej, najlepiej opancerzone części czołgów rosyjskich, istnieje szansa przy jakichś zasadzkach i tak dalej, a takie rzeczy są możliwe w tej wojnie, zadania też strat nie tylko jakimś sile żywej czy lżej opancerzonym wozom. Jeszcze taką ciekawostkę wrzucę, że ta armata 40 mm, bo już wchodzimy, te wyższe kalibry pozwalają na to, że już można stosować amunicję programowalną. I na przykład Szwedzi mieli taką amunicję w swojej ofercie. Oczywiście trudno powiedzieć, jaki pakiet otrzymają Ukraińcy. Tu mówimy, tak poruszamy się trochę we mgle, mówimy o pewnych możliwościach, bo tak jak wspomniałem, nawet samych tych bojowych wozów piechoty, których Szwecja circa ma 350, no to jest kilka wersji A, B, C, mniej opancerzone, słabiej opancerzone, lepiej opancerzone, mniej, bardziej ucyfrowione, ale no z całą pewnością no można powiedzieć, że to jest taki mały przełom. Oczywiście czołgi, czy system Patriot, czy myśliwiec F-16 bardziej zawróci w głowie, ale bojowe wozy piechoty do tych działań piechoty, właśnie pod oddziałów piechoty, no będzie dużo większą wartością niż wspomniane przeze mnie jeszcze słabiej opancerzone M100, na przykład M113 z karabinem maszynowym na prostym stanowisku, nawet jeżeli tam lekko jakąś opancerzone płytami ze stali pancernej. Mariuszu, bardzo ci serdecznie dziękuję. Na koniec mam jeszcze jedno pytanie, bo przed nami tak naprawdę konferencja i wyniki spotkania w Ramstein. Coś wiesz, coś jeszcze oprócz tego, co w ostatnich 24 godzinach może wyniknąć z tych rozmów? Leopardy trafią w końcu na Ukrainę? No bo wieczorem taka zmiana trochę też postawy Niemiec, które stwierdziły, że te czołgi może się pojawią, a jak się pojawią, to nie muszą im towarzyszyć amerykańskie Abramsy. Jak w twojej ocenie? Będziemy mogli zobaczyć Leopardy na Ukrainie, czy jeszcze jednak długa droga przed Ukraińcami, by tą zgodę od Niemiec uzyskać? Znaczy, takiej wiedzy nie mam i nawet podchodzę do tego, że wcale nie muszę mieć, bo pojawia się wiele różnych informacji, takie nawet stanowiska tych państw, tak, to o czym wspomniałeś, mogą się zmieniać, więc coś, co nie wiem, dzisiaj coś by człowiek usłyszał, jutro może i tak być nieaktualne w dobrej wierze, ale ja powiem inaczej. Ja uważam, że te Leopardy 2 trafią, czołgi Leopard 2 trafią w końcu na Ukrainę, bo ten konflikt zbrojny będzie trwał i uważam, że lepiej to zrobić w ramach szerszego pakietu, żeby ten użytkownik naprawdę nie musiał szkolić się z podstaw w 2-3 tygodnie, bo jest presja frontu i uważam, że na tych polityków i tak ta presja pojawi się, no bo ewidentnie widać, że Ukraińcom brakuje tego sprzętu. No skąd mają brać te czołgi? Minęły czasy dużych ofensyw, całkiem dużych zbiorów zdobyczy na armii rosyjskiej. Nie mamy już do czynienia z kolei, przynajmniej na razie, oby się pojawiła, z kolejną ofensywą charkowską w obwodzie charkowskim. Front się mocno ustabilizował, oczywiście oprócz tam pewnych miejsc, o których wszyscy słyszymy, ale co do zasady, Ukraińcy sprzęt tracą. Mówię w tym przypadku głównie o tych czołgach, ale skąd go mają brać? Te zachodnie wozy będą musiały się pojawić i uważam, że lepiej, żeby Zachód teraz to zrobił, niż pod presją jeszcze większą. I jeżeli tak Niemcy nie chcą być pierwsi, oczywiście niech się zgodzą, żeby inne kraje mogły dostarczyć te Leopardy 2, to jest tylko zgoda na przekazanie wozów użytkownikowi trzeciemu i nie będą pierwsi. Brytyjczycy zrobili ten krok. Challengery 2 w sile kompanii 14 wozów pojawią się w Ukrainie i to jest decyzja, a nie jakaś zapowiedź czy rozmowy, a może rozważamy i tak dalej, więc Niemcy nie wyrwą się przed szereg, no bo ewidentnie widać w tym konflikcie, że oni pomagają. To nie można powiedzieć, że to wsparcie nie ma miejsca. No, podstawa system IRIS-T, tak, przeciwlotniczy, który wręcz dostarczyli jeszcze przed Amerykanami, przed systemami NASAMS, gdzie mamy do czynienia przecież od października z kolejnymi falami rosyjskich ataków, głównie tymi pociskami manewrującymi, no i trochę już ucichło z dronami. Więc no moim zdaniem, jednym zdaniem,
teraz niech dostarczą, bo później i tak będą musieli, a teraz przynajmniej Ukraińcy będą mieli czas, żeby lepiej się przygotować do tych bardziej dynamicznych działań, które się zapowiadają. My zatem Ukraińcom życzymy, żeby najbliższe dni przyniosły jak najwięcej dobrych informacji. Moim i Państwa gościem był Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa. Mariuszu, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że niebawem znowu pojawisz się na naszym kanale. Przyłączam się do tych życzeń dla Ukraińców. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. No i pewnie do zobaczenia, do usłyszenia. Tak jest. Państwa odsyłam do mediów społecznościowych Mariusza Cielmy i do subskrypcji naszego kanału. Dziękuję bardzo. Dziękuję.